Nie wiem dlaczego, ale zawsze jak nagrywam, to mam ze sobą herbatę, kawę albo chociażby butelkę wody. Nie wiem, po prostu zawsze. Taki już rytuał, że ja już muszę coś mieć pod ręką, coś do picia, jakoś cokolwiek po prostu. Więc zdrówko, dzisiaj kawusia. Smacznego. Ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ poza kawą mam również herbatę. Ale to nieważne, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy ponownie na Palionowie. Dzieją się rzeczy straszne i w dzisiejszym odcinku postaramy się znaleźć sposób na rozbrojenie bomby, którą podłożył Lucifer pod domkiem Dave'a. Zanim jednak rozpoczniemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zostawienie subskrypcji was nic nie kosztuje, zawsze możecie ją cofnąć. A ja nie przedłużam, lecimy z intrem i rozpoczynamy odcinek. Witam, jesteśmy oczywiście u mnie na chacie w moim domku na Palionowie i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem na początku, będziemy szukać rozwiązania na to, szukać sposobu, jak rozbroić bombę, która jest podłożona pod domkiem Dave'a. I powiecie, jaka bomba pod domkiem Dave'a? A ja już wam mówię, no jest podłożona bomba pod domkiem Dave'a. Dave wczoraj nagrał odcinek, w którym to było pokazane, więc jakby wam jeszcze nie pokazywałem tutaj, więc jeżeli ktoś nie jest na bieżąco, nie wie co się dzieje u Dave'ika, no to nie będzie wiedział, ale ja już tam lecę, pokażę wam jak wygląda ta bomba i jaka ona jest duża, bo jest ogromna. Uznaliśmy, że jeżeli ona by wybuchła, to zniknąłby nie tylko domek Dave'a, ale zniknąłoby prawdopodobnie z połowa, jak nie całe Palionowo. Więc lepiej, żeby została rozbrojona. Ja nie chciałbym bardzo, żeby ona tutaj dalej była. Takie jest moje zdanie, nie chcę, po prostu trzeba się jej pozbyć. Tylko za bardzo nie wiem, jak ją można rozbroić. Więc będę was się pytał też, jakby możecie napisać w komentarzu, jak sądzicie, jak trzeba rozbroić bombę i tak dalej. Ja wam pokażę, jak ona w całości wygląda też, no bo jakby to jest to, że to nie jest po prostu takose bomba i tak dalej. Tylko tam są jakby jakieś takie dziwne kable. One do czegoś muszą prowadzić też swoją drogą, tylko za bardzo nie wiem jeszcze do czego. I wtedy to jakoś tam będzie można pewnie rozbroić, tylko ja też nie wiem jaki to jest mechanizm. Ja się totalnie nie znam na bombach. Totalnie się nie znam na bombach, ja nie wiem w ogóle o co chodzi z bombami i tak dalej. Wiem tylko, że Lucifer podłożył bombę, ona jest tam na dole, dlatego też otworzyłem te drzwi i zostawił taką książkę, znaczy zostawił, ja ją mu ukradłem. Jak widzicie, pisze tutaj, że chcę wysadzić domek Dave'a, co mi się totalnie nie podoba. O, prawie psa przejechałem kółkami od fotela, nieważne. W każdym razie, wybił mnie pies z rytmu. Jest bomba, którą trzeba rozbroić, po prostu, tyle w temacie. Lucyferowi ukradliśmy to, on jeszcze pewnie nie wie, że my o tym wiemy, ale wiemy, więc jakby trzeba się streszczyć. Dobra, zeskakujemy na dół. Jak widzicie, tutaj jest ta ogromna bomba. Słuchajcie, jeżeli to wybuchnie, to mamy przewalone po prostu, wiecie. Ja wypiję sepotkę na widzenie w ciemności, żeby tutaj tak wypełnić to, żeby tutaj to było lepiej wszystko widać. No bo jakby jest tam jakieś oświetlenie, widać tu co nieco, ale z tym potką na widzenie w ciemności jest jeszcze lepiej. W każdym razie musimy znaleźć sposób na to, jak pozbyć się tych kabli, ponieważ te kable do kogoś prowadzą. One tutaj są przy ścianie i tak jakby wydaje mi się, że coś będzie po drugiej stronie, jakby w sensie, że te kable do kogoś muszą prowadzić. To nie może po prostu wchodzić w ścianę. Tam coś musi być, więc ja po prostu liczę na to, że jakoś Facebook. Przepraszam bardzo za Facebooka, miałem otwartego i było go słychać, ale nieważne. W każdym razie gdzieś te kable muszą prowadzić. Dzisiaj jest mnóstwo rzeczy jakby rozprasza i mam problem dzisiaj z jakby skupieniem swoich myśli. Ale nieważne, w każdym razie dokądś te kable muszą prowadzić i to trzeba by było jakoś tu jest jakaś dźwignia. Czy wy widzicie? Dobra, ja tej dźwigni tu nie widziałem wcześniej. Dobra, czy ta dźwignia prowadzi dokądś, rozumiem? Okej, dobra, kolejne tego samego typu przejście jak tam. O kurde, jest ten kabel, prowadzi tutaj. Co to jest? To wygląda jak jakiś... Jakby tutaj była zakodowana cała ta bomba. I jeżeli to jest kod dla tej bomby, to przecież ja go nigdy nie rozwiążę. Widzowie, to jest bardzo duży problem w tym momencie. Czekajcie, tu widzę, że jest jakieś przejście. Więc to jest pewnie tu, tak. Dobra, ale... Ja nie wiem, nie chcę tu nic robić, bo boję się, że to się wysadzi też jakby. Przecinając te kable też, jakby, no to będzie duże ryzyko, jeżeli by to przetniemy, więc może lepiej tego nie będę przecinał, ale... Ale co to jest? Co to jest, widzowie? Ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić, przecież to wygląda jak jeden wielki jakiś detonator czy coś. Przecież jak to wybuchnie, jak to... Jeżeli ja tutaj bym na przykład rozwalił jeden z tych bloczków i coś by się tu wydarzyło, jakaś reakcja łańcuchowa by poszła po tym kablu, to przecież wysadzę całe Palionowo. Ja nie wiem, totalnie nie mam pojęcia, co mam tutaj zrobić. To, no przysięgam, to wygląda jak detonator. To są zresztą comment bloki, więc to jest jakoś tutaj pewnie porobione tak, że pozbyłbym się jednego comment bloka
I pozbyłbym się równocześnie całego Palionowa. Tak podejrzewam, żeby było. Dobra, nie wiem, to jest strasznie nawiedzone. Ale ten drugi kabel też musi dokądś prowadzić. Ponieważ tu, jak widzicie, to wchodzi w tą ścianę, więc to gdzieś tam musi przechodzić na drugą stronę. Tylko ja za bardzo nie wiem, gdzie tam by było przejście. Gdzieś tu? Gdzieś jakaś dźwignia powinna być chyba, skoro on tam się jakoś dostaje, tak mi się wydaje. Nie wiem, tutaj, tu jakoś za tymi beczkami? Chyba nie, chyba tutaj nie. Nie, tutaj to nie wygląda mi na... Gdzieś tu powinno... Albo na beczkach? O, tam jest jakaś dziura, dobra, czekajcie, sprawdźmy to. Dobra. Nie! Naprawdę tak ukryta jest ta dźwignia? Dobra, gdzie to się otworzy? Dobra, tu się to otworzyło, okej. O kurde. O kurde. Tu są cztery dźwignie, co oznacza, że to prawdopodobnie będzie jakiś schemat, który będzie trzeba zrobić, żeby rozbroić tą bombę. I ja nie wiem. Widzowie, przecież to jest tragedia. Jak ja mam wiedzieć, jak rozbroić bombę? Nigdy nie rozbrałem bomby w Minecraft. No w ogóle nawet nie tyle w Minecraft, w ogóle nigdy nie rozbrałem bomby. A tu jest nagle... Tu jest jeszcze jakiś przycisk. Ja nie wiem. Może to jest detonator w tym momencie, ja już nie wiem, ja już totalnie nie mam pojęcia, co mam o tym myśleć, kolejne comment bloki tu wszędzie. To oznacza, że albo to, albo tamto drugie jest detonatorem. Pytanie teraz, które z nich? Czy zielony kabel, czy czerwony? Ale czekajcie, bo tu widziałem jeszcze inne kolory. Jest tutaj jeszcze niebieski i żółty. Ej, dobra, czekajcie. Jest żółty z tej strony. Środek jest czerwony, zielony. Czyli to jest tu, czerwony, zielony, okej. Tu jest zielony, czyli to jest jakby kontynuacja tego. Tam chyba był czerwony, tak mi się wydaje. Musimy to sprawdzić, bo to wszystko może być ze sobą jakoś połączone. W taki sposób, że jeżeli ja przetnę jakiś kabel, to może to wszystko się zerwie. Ale dobra, tu też jest czerwony. Czyli to wszystko, to jest jeden kabel. Ale wychodzi na to, że jest więcej tego, ponieważ musi być jeszcze niebieski i żółty. Tylko pytanie gdzie, bo ja nie widzę tu nic nigdzie, żeby to jakoś przechodziło gdzieś dalej. Tu powinno, nie wiem, pójść ewentualnie dalej i być tu niebieski, a tam powinien być żółty. Tylko to też może się tyczyć innych rzeczy w sumie. Dobra, nie wiem za bardzo, co mam o tym myśleć i tak dalej. Jeszcze obejdźmy tą bombę dookoła, bo tutaj coś za tym może będzie. Ej, tu jest jeszcze jakiś kabel. Jest jeszcze jeden, dobra. Czyli są trzy dojścia do tej bomby. Tylko że ten nie jest zaznaczony żadnym kolorem. Czyli to jest, nie wiem, jakby... Że tak to ujmę, jakieś uziemienie, nie wiem, może to sprawia, że dzięki temu to jeszcze nie wybuchło czy coś, nie wiem. Nie wiem totalnie, co mam o tym myśleć, ale te dwa kolory na pewno będą miały jakieś znaczenie. Nie bez powodu tutaj są i nie bez powodu tutaj są te dźwignie też, tylko wydaje mi się, że... Znaczy ja się ogólnie boję bardzo klikać te dźwignie, bo jeżeli tutaj jakakolwiek będzie detonacją w tym momencie i ja tutaj zdetonuję to wszystko, to przecież ja sobie nigdy tego nie wybaczę. Że to tutaj wszystko walnie jak nie wiem. Dobra, nie wiem, musimy stąd iść. Ja tylko pozamykam te drzwi, żeby nie było, że ja tutaj byłem, żeby ten Lucyfer nie wiedział o tym, że tutaj byliśmy. Więc to musimy wszystko pochować tak, żeby nie było nic wiadomo. Tutaj, dobra, pięknie zamknięte, okej, możemy wrócić. Ale to, co tu zobaczyliśmy, te kable, te jakieś różne, te bezpieczniki, jakieś dziwne, że nie wiem jak to nazywa, detonatory, nie wiem totalnie co to jest, ale to ma na pewno wpływ na tą bombę, bo zresztą jest z nią połączone i po prostu musimy jakoś ogarnąć, jak rozbroić tą bombę, bo na pewno jest taki sposób, na 100% taki sposób będzie, tylko ja jeszcze za bardzo nie wiem jaki, a liczę na to, że wy widzowie oczywiście pokierujecie mnie w tym i dacie jakiś znak, jak to możemy zrobić. Ja może bym poszukał gdzieś w jakiś... Nie mamy tu żadnej biblioteki, ale jakby tutaj było gdzieś jakiś, że tak to ujmę, jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy zdobyć taką wiedzę właśnie dotyczącą bomb, no to na pewno bym tą wiedzę chętnie chciał zgłębić, żeby wiedzieć, jak się zachować tą bombą, no bo na dany moment nie mam zielonego pojęcia, co miałbym tutaj zrobić z tą bombą. No to jest totalny dramat, nie wiem. Bomba pod Palionowem. No kto by pomyślał, że takie, że dożyjemy takich czasów na Palionowie. Nie wiem, ja ewentualnie jeszcze, ja bym się przeszedł jeszcze tam do Lucyfera, na tą jego posadę tam, ponieważ tam była ta jedna książka i musimy zabrać tą drugą książkę, ponieważ ta druga książka okazuje się być bardzo cenna, z tego co mi Dave powiedział wczoraj, więc ja ją już ogarnę, ściągnę ją tutaj, żeby po prostu ona była na miejscu, żebyśmy my mieli ją w posiadaniu. Skoro wiem, że ona tam jest, a mam nadzieję, że Lucyfer jeszcze nie zabrał, no to trzeba ją koniecznie zdobyć. Dobra, jestem już tutaj w tej jego bazie. Tutaj wpadliśmy do tej wody teraz. I teraz musimy się dostać jak najszybciej tutaj, tu gdzieś było to przejście. Tu jest ta dźwignia. Dobra, otwieramy to. Dobra, jest, działa dalej. I... Nie ma tej książki! Nie! Czekajcie, czy tutaj coś...
O nie, dobra, czyli Lucyfer w tym momencie już wie, że my tu jesteśmy, ponieważ zabrał tą księgę z tego miejsca. Ona tutaj była, w tym miejscu. To by tak wisiała jak to. Dokładnie, tu jest nawet ramka taka niewidzialna. No przecież, tylko to nie jest ta książka. Tutaj była inna książka, która tam było napisane, jak można pokonać Lucyfera. Dlaczego ja tego wcześniej nie wziąłem? Nie wiem, nie rozumiem, dlaczego ja takie błędy popełniam. Mogłem to zabrać wtedy, jak już tutaj byłem, to ją zostawiłem. Niepotrzebnie, totalnie niepotrzebnie, nie wiem, tragedia. Ej, tu są jakieś tabliczki. Cześć Lucyfer, z tej strony Dev, chciałbym się dogadać i mieć za sobą sojusz, abyś nie był zły na mnie za to, że uciekłem. Chcę być twoim sojusznikiem i razem zniszczyć... Co? Ej! Bo ja już nie wiem, czy ja jestem sam na nich dwóch, czy to jest jakiś bait. Dave mi nic o tym nie mówił. A ja muszę się koniecznie Dave'a spytać, o co z tym chodzi. Te tabliczki są totalnie podejrzane. Ja wiecie, co zrobię? Ja sobie tutaj zrobię screena tego. Zrobiłem sobie screena po to, żebym wiedział, że tutaj to było. Żeby nikt mi nie powiedział, że tego nie było, tylko żebym miał dowód na to, że tutaj jest. Więc nie wiem, to jest totalnie dziwne. Jeżeli Dave współpracuje z Lucyferem, to ja nie wiem, to jestem sam w tym momencie. Ja nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, czy Dave tam baitował jakby tego Lucyfera i go robił w konia, czy raczej to jest na poważnie i on faktycznie z nim się sojusz. Nie wiem, totalnie, nie mam pojęcia, o co chodzi. Ale dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, jak się akcje dalej potoczą. Trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, pozdro.